Dzień dobry Państwu, znowu. Dalsze nagrywanie jest. Szanowne Państwo, chcę zaapelować do wicemarszałka, nie marszałka, Sejm, nie, wicemarszałka, przepraszam, wicemarszałka, bo marszałkiem jest inna osoba. Wicemarszałka Tomasza G. Wiadomo, o kogo chodzi. Co ja się dowiaduję? Bez przerwy w Polsce dowiaduję się takie wiadomości, że serce mi musi boleć. Dlaczego? Mam pytanie do pana Tomasza G., bo jest RODO, ale powiedziałem, o kogo chodzi, o marszałka. I dowiedziałem się o wicemarszałka, nie marszałka. I, ale się mówi marszałek. I powiem tak, dlaczego to wy, urzędnicy, jak tylko stołek dostaniecie, ten krzesło, stołek, fotel, bardzo miękki, to umiecie okradać ludzi. Umiecie okradać ludzi. Mało wam dla was tych pieniędzy. No, jest takie hasło. Daj palec, to ja opierdolę całą rękę. Jeszcze dla zwykłego człowieka. I powiem tak, że bardzo jest przykro dla mnie, że tak się dzieje się w Polsce. Tak dzieje się w Polsce, że są złodzieje, bandyci i tak dalej. Dosyć, że swojego człowieka zwykły bije. Po twarzy okradają. To jeszcze na wysokich stołkach. No, chyba po cichu wróciła partia. PZPR wraca. No, to trudno się mówi. Ja? A panie marszałku, czy pan, z jakiej partii pan pochodzisz? Nie wiem nawet. Chyba z PO, tak? I panie wicemarszałku, ale mówi się marszałku, ale wiadomo, o kogo chodzi, Tomasz G., że wstydź się pan. 28 ludzi zgłasza się do sądu, bo to do sądu się zgłaszają, a żeby pan oddał pieniądze dla nich. Panie marszałku, Tomaszu G., masz pan pieniędzy pod ostatkiem, na kontach wszędzie, bo można sprawdzić to każdego człowieka. Nie tylko pana, ale zwykłego człowieka może konto sprawdzić, ile ma. I powiem tak. Wstydź się pan. I musisz pan dla tych ludzi, którzy jest pan winny, to oddać co? Pieniądze. To nie, że będziesz pan biedny i tak dalej, ale będziesz pan uczciwy i sprawiedliwy, że pan z honorem swoim postąpił i dla ludzi, co nachapał, to zwracasz teraz. I powiem tak, dalej. Panie marszałku, wicemarszałku, nie, a serce boli, że tak na wysokich stołkach, a jeszcze wicemarszałek, ho, że tak w Polsce robi, że tak okrada i tak dalej. A jeszcze się dowiedziałem, przy okazji powiem, brawo, Bolusia, wnuczek, poszedł do pierdelka. Zakradziesz też pieniędzy na pewno. I powiem, że bardzo dobrze, że sądy wydają wyroki wysokie, bo powinno wydawać wyroki wysokie i tak dalej. I ja to popieram. Bardzo i z całego serca pozdrawiam sąd, sądy i tak dalej. Każdy człowiek, powiem, musi odpowiedzieć za swoje czyny. Haniebne. I powiem tak, że do prezesów sądów, dziś w Warszawie dowiedziałem się przez telewizor, że będzie
strajk, demonstrację pod Trybunałem Konstytucyjnym i powiem tak, bardzo to mnie cieszy, że tak się dzieje, tak wszystko się robi w Polsce, ale to, jak ja wygram wybory na prezydenta, to sobie skończy się. Skończy się machlojstwo, skończy się łapówki, skończy się. Jak prezes sądu powiedział, słyszałem sam, że jeden człowiek powiedział, że w Polsce niczego nie będzie. Powiedziałem, tak, bo w Polsce jest burdel. Burdel. Tylko powstają maliny, 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 maliny. I powiem, za dużo w Polsce jest u nas alkoholu. Za dużo. Bardzo za dużo. I powiem, to trzeba zlikwidować. Dziękuję bardzo.